Wybierasz się na urodziny? Organizujesz przyjęcie w domu? Chcesz zaskoczyć przyjaciół? I nie masz pomysłu? Zainspiruj się i zobacz, jak ja to robię. Zaczynamy od wiązania klasycznego. Mam tutaj krawat wąski. I teraz tak, na dłoni układam sobie krawat w taki sposób, że jego szersza część jest z przodu, a węższa z tyłu. Pierwszy ruch, który wykonuję, to przerzucenie tej wąskiej części na wierzch mojej dłoni. Oplatam ją od tyłu do przodu. Teraz kolejna rzecz. Lewą dłoń w takiej pozycji, zupełnie odwrotnej niż prawą, wkładam pod szeroką część i odkręcam w taki sposób, nakładając na pętlę z wierzchu to ostatnie kółeczko. Teraz wąska część idzie naokoło szyi, a tutaj mam dziurę, przez którą przekładam wąską część. I jedynie pociągam i krawat jest zawiązany. Ja teraz rozwiążę jeszcze raz, żeby Wam pokazać, jak szybko ja to robię. No dobra, a teraz pokażę Wam drugi węzeł, czyli tak zwany Windsor. Bardzo ważne jest to, zwłaszcza jeżeli macie gruby krawat, żeby ta cienka końcówka była zdecydowanie krótsza od tej grubszej. Część grubszą przekładamy, krzyżujemy z tą węższą. I teraz z dołu na skos w górę przeciągamy szerszą część. I jeszcze raz oplatamy tę część krawata, tą grubszą. Teraz lecimy tyłem, ciach. I ważne jest, skoro na tej części mamy już pętelkę, żeby na tej drugiej pętelka również się pojawiła. Czyli od góry przerzucamy krawat w dół. I teraz jedyne, co nam pozostało, to opleść przodem te nasze pętelki, które zrobiliśmy. To jest taki moment, że można tutaj z przodu włożyć palec pod to wiązanie. Teraz krawat, szeroka część od dołu przechodzi do góry i w miejscu, gdzie jest palec, przesuwamy szerszą część. O. W ten oto sposób formuje nam się węzeł windsorski, który z założenia powinien być trójkątny. Mój jest idealny. Jeżeli wybieracie się na przykład na wieczór panieński i chcecie coś podarować swojej przyjaciółce, siostrze, no ogólnie przyszłej pannie młodej, to oczywiście przewodnik aż do ślubu jest moim zdaniem najlepszą możliwą opcją, bo dzięki temu ona nie zginie, a ślub będzie wspaniale zaplanowany, ale to również możecie dać zdecydowanie wcześniej niż na panieński na wieczór. To jest super prezent, który świadkowa powinna dać swojej pannie młodej. Do przygotowania tego pakowania potrzebujecie papieru, potrzebujecie wstążki, tasiemki wąskiej, potrzebujecie no oczywiście nożyczek, dziurkacza i odrobiny taśmy klejącej. W momencie, kiedy kładziemy sobie ten przewodnik, to jak musi być docięty papier, bo to jest w ogóle kluczowa sprawa, o której nikt nie mówi. Papier musi być wycięty w taki sposób, żeby w momencie, kiedy zawijamy nasz przewodnik, to żeby on idealnie po środku się złączył, czyli ten papier, bez żadnej zakładki. Musimy praktycznie jeden do jednego go uciąć. Ważna jest długość, którą pozostawiamy tutaj. I teraz, żeby ta długość się zgadzała, to musi mierzyć połowę długości prezentu, w tym przypadku przewodnika. Czyli połowę jego wielkości musimy odmierzyć tu i połowę odmierzyć tu. Jest na środku. Teraz jeszcze boki. Słuchajcie, ułożenie tego na papierze jest kluczowe. Zawijamy papier wzdłuż przewodnika. Musimy złożyć ten papier w taki sposób,
czyli do środka zaginamy i teraz zaginamy również w górę. I z drugiej strony dokładnie to samo. Ważne, żeby udało Wam się stworzyć na końcu tutaj czubeczek. Mi się jeszcze to nie udało, więc muszę tutaj troszkę poprawić. Teraz musimy zawinąć górną część do środka, tworząc tutaj taki trójkącik. To, że pojawił mi się tutaj biały kawałek, czyli środek papieru, nie ma żadnego znaczenia, bo tego zaraz i tak nie będzie widać. Zobaczycie dlaczego, bo będziemy go dalej odpowiednio składać. I teraz tu też robimy trójkącik. Dobra. Teraz to, co jest bardzo ważne, to to, żeby te trójkąty w ten sposób sobie złożyć. Okej. Ten bałagan, który mi się tutaj stworzył, to też nie kłopot, bo teraz ten największy trójkąt wszystko przykryje. Cyk. I dokładnie tak samo musimy zrobić z drugiej strony. W tej radosnej sytuacji, kiedy wszystko już się zgadza, przechodzimy do użycia naszego dziurkacza. W tych miejscach robimy dziureczki. Pięknie. Bosko. I ostatni. Super cool. No i teraz potrzebujemy naszą wstążkę, którą będziemy przeciągać przez te dziurki, tworząc takie wiązanie jak w gorsecie. Fajnie, żeby zacząć to wiązanie, zupełnie tak jak zaczyna się wiązać gorset na plecach, czyli tak! Naprawdę już wygląda to jak pełna rozpierducha, ale jesteśmy bardzo blisko końca. Teraz lecimy sobie z wiązaniem na skos. Z tą dziurką trzeba uważać, bo tutaj się muszę... Dobrze, teraz delikatnie musimy to ściągnąć. No i na końcu jeszcze zostaje nam zrobienie kokardki. Słuchajcie, powiem Wam tak. Już teraz z mojego doświadczenia w pakowaniu prezentu w sposób gorsetowy wynika, że nie należy wybierać zbyt cienkiego papieru, bo się gnie i to nieładnie wygląda. Na pewno wybór papieru gładkiego jest ryzykowny, bo widać dokładnie każde załamanie, nierówność i ogólnie jest to dodatkowe, niepotrzebne utrudnienie. Ja, ponieważ no, siedzę w trendach, wiem, że wszystko co monochromatyczne jest modne, więc tak mi się zamarzyło, że będzie fioletowe i z fioletową wstążką, ale wydaje mi się, że jednak tutaj można sobie pozwolić na odrobinę wzoru, na mieszanie kolorów i wtedy efekt może być jeszcze lepszy. Wygląda to w taki sposób dla kobiety, na fajną okazję, bardzo ładny sposób. Przechodzimy teraz do opakowania butelki i teraz tak. To, co jest ważne, jakbyście znaleźli właśnie taki papier jak ja. Po pierwsze taki, który jest cienki, taki trochę bym powiedziała nawet foliowy, ale przede wszystkim dwustronny, dwukolorowy, ponieważ w momencie, jak będziemy pakować te butle, to u góry będzie widać tą wewnętrzną część papieru, więc jeżeli on będzie fajny, dwustronny, to będzie to dodatkowa dekoracja i nie będzie trzeba w jakiś sposób tego ukrywać, tylko wykorzystamy to jako atut. Stawiamy butelkę po środku, no i teraz sprawdzamy, czy jest mniej więcej równo. Tak, tu jest równo, a tu, o, centymetr w tą stronę przesuniemy, zobaczmy, powinno być dobrze. I teraz stawiamy sobie tutaj pierwszą taką ścianę, która jest naszą bazą, czyli ładnie naciągamy papier z przodu i przytrzymujemy. I co teraz robimy? Przechodzimy do robienia takich krawieckich zakładek. Zobaczcie. Zakładam papier w ten sposób. I co kawałek robienie takiej zakładki powtarzam. I tak lecę naokoło całej butli.
Jest to naprawdę banalnie proste, a bardzo eleganckie rozwiązanie. I teraz tutaj robi nam się taka palemka i ta palemka będzie widoczna z każdej strony, więc super właśnie, żeby ten papier był wyjściowy absolutnie wszędzie. Z drugiej strony zaczynam robić zakładki znowu jakby do środka. Okej. I zobaczcie, jak fajnie wygląda to, że papier z tej strony jest złoty, a z tej czerwony. I teraz dla ułatwienia zrobienia jakiejś kokardki czy jakiejkolwiek wstążki, używam sobie gumki, którą łapię ten papier, zwykłej recepturki, która mi utrzyma moje ułożenie papieru, dzięki czemu będę mogła skoncentrować się na zrobieniu fajnej kokardki. Teraz ucinam sobie kawałek wstążki. Możecie tutaj wywiązać kokardkę, możecie zrobić na przykład fajny krawat, a możecie po prostu zrobić takie, możecie zrobić po prostu mały supełek. Już ten papier jest ułożony w taki strojny sposób. No i proszę bardzo, nie ma problemu. A jak jeszcze macie ochotę właśnie przyczepić sobie tutaj dedykację, to bardzo łatwo możecie właśnie dzięki wstążeczce zahaczyć taką dekoracyjną karteczkę z waszymi podpisami. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. On był trochę inny niż wszystkie do tej pory, ale to też początek nowej serii, jak to robi Izabela Janochowska. Również wkrótce będziecie mogli znaleźć takie krótkie filmiki odpowiadające na konkretne pytania. Czyli jak wpiszecie, jak zawiązać krawat, to pokażę wam się filmik z moim instruktażem dotyczącym wiązania krawatu. Nie będziecie musieli oglądać całego odcinka, gdzie mamy różne porady, tylko konkretnie odpowiemy na wasze pytania i wątpliwości. Koniecznie zostawiajcie w komentarzach pytania, jakich porad potrzebujecie, jakich instruktaży potrzebujecie, co was interesuje. Ja oczywiście z ogromną radością na to wszystko wam odpowiem. Będziemy nagrywać specjalnie dla was filmiki. Koncentrujemy się na temacie wedding and party, czyli po prostu szeroko pojęta celebracja, czegokolwiek wam trzeba. Bardzo proszę, jesteśmy dla was. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.